Dzień dobry. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest nadleśniczy z Nadleśnictwa Pruszków, pan Marek Bocianowski. Witam serdecznie. Bardzo trudny czas, czas pandemii i izolacji. Ludzie siedzą w domach już od kilku tygodni i tutaj tak naprawdę kontrowersyjny zakaz wchodzenia do lasu. Z czego on tak naprawdę wynika? Dlaczego on został wprowadzony? Taką decyzję podjął dyrektor generalny Lasów Państwowych. Nie mi z tym dyskutować. Jestem przekonany, że chodzi o zapewnienie jak największej izolacji poszczególnych ludzi, no tak, żeby po prostu zmniejszyć ryzyko zarażenia. Pamiętajmy, że do lasu nie możemy się w cudowny sposób teleportować, tylko musimy tam jakoś dotrzeć. Musimy dojść do samochodu, zgrupować się na parkingu, musimy zatankować paliwo, musimy przejechać, musimy wysiąść na jakimś parkingu leśnym, bo przecież ogólne zasady korzystania z lasu, nawet gdyby nie było zakazu, obowiązują. Więc to są wszystko operacje, które po prostu z pewnością stwarzałyby dodatkowe zagrożenie. Co z zakazem wstępu do lasu również dla myśliwych i co z zabezpieczeniem terenów rolniczych, które jednak często są narażone na ogromne straty przez zwierzęta i w tym jakby pomagali myśliwi, żeby tych strat nie było aż takich dużych? Oczywiście zakaz wstępu do lasu obejmuje tylko także myśliwych. Wbrew tym licznym hejtom, które mogliśmy obserwować w internecie, które wręcz sugerowały, że to jest ukłon w stronę myśliwych. Natomiast trzeba tutaj podkreślić, że Rada Ministrów wyraźnie wskazała myśliwych jako tą grupę, która swoje czynności musi wykonywać. W tej chwili oczywiście musi je wykonywać poza terenami leśnymi, czyli na obrzeżach lasów, na terenach pól, gdzie po prostu musimy chronić uprawy rolników przed szkodami od zwierzyny. Przypominam, że w tej chwili się lada dzień rozpoczną przy tych temperaturach zasiewy kukurydzy. To jest taki newralgiczny okres w całym roku. Musimy także realizować postawione przed nami zadania z zakresu zwalczania pandemii afrykańskiego pomoru świń. Także w tym momencie to nie jest jedyne hobby czy sport, który został wyłączony spod ograniczeń. Jest to po prostu ważna społecznie działalność, którą musimy realizować. Aczkolwiek w tej chwili nie możemy jej realizować na gruntach leśnych. Rozumiem, a proszę powiedzieć, jak długo potrwa ten zakaz? Czy wiemy coś konkretnego, czy to jest jeszcze tak naprawdę, może się wydłużyć lub może się skrócić? Zakaz obowiązuje do 11 kwietnia. Trudno mi powiedzieć, jakie będą dalsze losy. To wszystko podejrzewam, że decyzję podejmie dyrektor generalny w uzgodnieniu z władzami państwowymi. Natomiast ja pragnę tylko zwrócić uwagę, że w lasach zaczyna się robić także niebezpiecznie pod względem zagrożenia pożarowego. I boję się, że jeżeli najbliższe dni nie przyniosą opadów, to my będziemy być może zmuszeni przejść z zakazu wstępu na zakaz wstępu, ale ze względu na zagrożenie pożarowe. Pamiętajmy, że ten okres, gdzie jeszcze pozostałość roślinna martwa, suche trawy, suche zioła nie są przyrośnięte nowymi, świeżymi, zielonymi, które się wolniej palą i słabiej przenoszą zagrożenie, to ten okres jest okresem wbrew pozorom, ale szczególnie niebezpiecznym dla bezpieczeństwa pożarowego lasów. A jak wyglądają te kary za wejście do lasu? Bo ludzi to interesuje, więc dlatego to pytanie. Jakie są wysokości i czy to odbywa się poprzez wypisanie mandatu? Jak to się proceduralnie odbywa? Przede wszystkim Straż Leśna może stosować postępowanie mandatowe w wysokości mandatu do 500 zł, z tym, że ja podjąłem decyzję, że te działania mają być prowadzone tylko w momencie wystąpienia wykroczeń takich współtowarzyszących złamaniu tego zakazu. Bardzo często odbywa się to po prostu w ten sposób, że osoba, która łamie zakaz wstępu do lasu, dodatkowo wjeżdża samochodem lub rozpala ognisko lub i
puszcza psa luzem i tutaj to są tego rodzaju sytuacje. W pozostałych sytuacjach, jeżeli by to były jakieś drastyczne, na przykład zgromadzenia na terenach leśnych, wtedy po prostu będziemy próbowali te sprawy przekazać policji, ponieważ no, są to rzeczy już o wiele bardziej poważne. No przed nami jakby święta, już właściwie atmosfera świąteczna. Czy te dyżury będą przez święta jakoś bardziej zaostrzone? Czy mamy jakiś apel, żeby jednak nie wychodzić ze względu choćby na to zagrożenie pożarem? Proszę Państwa, no przede wszystkim gorący apel. Zostańmy w święta w domu. Ja wiem, że to jest bardzo trudne dla nas. Ten okres przedłużającej się izolacji ograniczeń jest męczący. Niemniej im więcej ograniczeń przyjmiemy w tej chwili na siebie, tym te ograniczenia będzie można szybciej zluzowywać i szybciej wrócić do normalności. Jeżeli w tej chwili będziemy zachowywać się lekkomyślnie, ten okres normalności z pewnością odsunie się w czasie. Także myślę, mimo tej pięknej pogody, zachowajmy się w sposób odpowiedzialny, zdyscyplinowany. Ja przez ostatni weekend tą odpowiedzialność i to zdyscyplinowanie obserwowałem. Z całą mocą chcę to podkreślić. Mimo tego, że zakaz został wprowadzony w ostatniej chwili, mimo tego, że dowiedzieliśmy się my, służby leśne, o tym w piątek w godzinach popołudniowych, już po zakończeniu pracy, to może też i dzięki przeprowadzeniu błyskawicznej akcji oznakowywania kompleksów leśnych i bardzo licznych służb, bo rzadko kiedy stosujemy wzmocnienie patrolu w Straży Leśnej, także patrolami leśniczych i podleśniczych, stwierdziliśmy jedynie 25 przypadków złamania zakazu. Tylko dwa przypadki były połączone właśnie z tymi wykroczeniami towarzyszącymi, także do tego doszło tylko jedno pouczenie i jeden mandat, od którego osoba odmówiła przyjęcia i sprawa trafi przed sąd. Dziękuję także bardzo serdecznie. Oby ten zakaz wejścia do lasu nie przedłużał się. Życzymy wesołych świąt, spokojnych i oby nasze lasy i my, obyśmy byli bezpieczni. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wesołych świąt.